W latach 1135–1159 Indonezja, wówczas nazywana Królestwem Kediri, była rządzona przez króla Jayabaję, który był tak sprawiedliwy i mądry, że uważano go i nadal uważa się za wcielenie hinduskiego boga Wisznu. Podczas swoich rządów udało mu się stworzyć ogromne państwo z małego księstwa, ale także dokonał szeregu przepowiedni, w szczególności przepowiedni dotyczących Indonezji, ale nie tylko. Zgodnie z tym proroctwem minie wiele stuleci i nadejdzie dzień, kiedy zamorscy żeglarze w kolorze bieli odwiedzą Jawę, będą okupowali kraj i będą rządzić, uciskając rdzenną ludność, aż minie czas panowania 4 królów w kolorze bieli. Pewnego dnia ich panowanie dobiegnie końca, ale zastąpią ich ludzie o żółtych twarzach z północy, ale ich moc będzie trwać tak długo, jak żyje kukurydza, i dopiero po tym czasie Indonezja stanie się niepodległa i będzie jeden lud i jedno państwo. Epoka 4 królów opisana w przepowiedni wydaje się opisywać historię ostatnich 400 lat zajmowania Indonezji, którą na przemian rządzili Holendrzy, Francuzi, Portugalczycy i Brytyjczycy. W 1941 roku zostali zastąpieni przez Japończyków, którzy z kolei zostali przegnani z wyspy przez Amerykanów w 1945 roku. Kukurydza opisywana w przepowiedni żyje niejako przez kilka miesięcy, ale w Indonezji pola kukurydzy mają 4-letni cykl rolny. 1 rok sieją i zbierają, potem pole odpoczywa przez 3 lata. Wraz z pojawieniem się nawozów technologia się zmieniła, ale kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej, więc wydaje się, że przepowiednia dokładnie się spełniła. Indonezji obiecano dalszy dobrobyt, ale prorok ostrzegł, że ten czas nie potrwa zbyt długo, ponieważ świat wejdzie wtedy w najciemniejszą erę, która zakończy się wraz z końcem świata. Prorok ujawnił naprawdę mroczne słowa. Pewnego dnia będzie wóz bez konia. Pewnego dnia wyspa Jawa zostanie otoczona żelaznym naszyjnikiem. Pewnego dnia po niebie polecą żelazne łodzie. Pewnego dnia będą pełne targi bez tłumów ludzi, a potem będą znaki i trzęsienia ziemi. Wtedy wszystkie rzeki na świecie stracą swój bieg, ponieważ deszcze będą padać w niewłaściwym czasie i w niewłaściwym miejscu. A w tym mrocznym czasie, kiedy ludzie z całego świata chowają się w lochach, wielki przywódca wkroczy w nową, oświeconą i spokojną erę. Prorok nazwał tego człowieka ratu Adil, co dosłownie tłumaczy się jako król świata. Będzie rządził żelaznym trójzębem, a jego panowanie przyniesie światu złoty wiek. Koniec ery mrocznych czasów i przejście świata do złotego wieku będzie naznaczone pojawieniem się wcześniej pewnego ogromnego kraju, który będzie istniał przez 100 lat. Nigdy nie będzie tam sprawiedliwości i dobrego zarządzania. W końcu ten duży kraj rozpocznie konflikt z braćmi mieszkającymi w znacznie mniejszym sąsiednim kraju. Za to kraj, który wyrządził zło, zostanie całkowicie zniszczony. Potem nadejdzie ratu Adil. Nie wiadomo, kim on będzie. Ma zmienić wszystko na lepsze. Może będzie hinduskim bogiem, a niektórzy uważają, że istotą pozaziemską. Pamiętajmy, że hinduizm opisuje zastanawiające wątki jak Vimany, czyli latające statki, jakimi poruszają się bogowie. Jest też wątek mistycznych słupów, które powodują topnienie przedmiotów. Kiedyś dla ludzi mogła to być magia. Dziś kojarzy się z technologią dostępną w naszych czasach. Może hinduizm opisuje nie istoty boskie, a pozaziemskie. W każdym razie, wracając do przepowiedni, to opisuje ona kraj, który będzie istniał przez 100 lat. Maria objawia się nad Kościołem i ujawnia prawdę o Rosji. Link do nagrania w opisie. Maryja objawia się nad Kościołem i ujawnia prawdę o Rosji. Link do nagrania w opisie.